Perku? How was your birthday party? Good. You enjoyed? Kacperek zdecydował, że powłóczymy się dzisiaj troszkę po naszej dzielnicy. Pokażemy wam, gdzie mieszkamy. Wybraliśmy się na wieczorny męski spacer. Dzielnica Liw to dzielnica Edynburga. To jest właśnie dzielnica, w której mieszkamy. Kacperku, fajnie się tutaj mieszka w tej dzielnicy? Tak. You enjoyed living here? Kacperek potwierdza. Dzielnica Liw kiedyś była osobnym miastem portowym, który prowadził ożywiony handel z miastami z państw skandynawskich i z miastami Francji, a więc była kiedyś oddzielnym miastem, teraz jest dzielnicą Edynburga. No taką dzielnicą portową, bo kiedyś była miastem portowym, więc można powiedzieć, że nadal ten status portowy tu pozostał. Poczekaj, ja cię chyba nie mogę dogonić za bardzo. Chyba za dużo jest i masz tak dużo energii, jesteś taki szybki. Nasza dzielnica, kiedyś miasto, miała szczególne znaczenie dla rozwoju golfa również w Szkocji. No a wiadomo, Szkocja i golf, no to no Szkocja się generalnie kojarzy z golfem. W 1744 roku utworzono tu klub golfowy Golfers of Liv, który jest obecnie jednym z najstarszych, o ile nie najstarszym klubem golfowym Szkocji. Nasza dzielnica swoją świetność zaczęła tracić mniej więcej na początku lat 20., kiedy właśnie handel podupadł, port właśnie podupadł, a znaczna część ludności popadła w skrajne ubóstwo. Z kolei po II wojnie światowej jeszcze bardziej to wszystko podupadło. Renoma tej dzielnicy, wcześniej miasta, jeszcze bardziej podupadła. W latach 90. bardzo rozwinął się tutaj handel, niestety nielegalny, handel narkotykami. Pojawiło się tu bardzo dużo narkomanów, szerzył się wirus AIDS. I także tak naprawdę w latach 90. można powiedzieć, że dzielnica ta, czyli dzielnica Liw, utraciła już całkowicie swoją świetność. Dopiero napływ turystyki gdzieś w latach 2000 ożywił z powrotem tę dzielnicę i na dzień dzisiejszy z dnia na rok można, z roku na rok można obserwować właśnie powrót do świetności, odbudowę tak jakby renomy tej dzielnicy. Ciekawostką jest też, że dzielnica Liw jest miejscem zamieszkania dużej części Polaków. Tutaj nie wiem dokładnie ile, ale według niektórych źródeł tylko w tej dzielnicy mieszka 5 do 10 tysięcy Polaków. Would you like go through our park? No, ja chcę walić tutaj. Everyone is playing. A więc jak łatwo się domyślić, w latach 90., jeszcze we wczesnych 2000, dzielnica ta no, mogła być, miała renomę raczej niebezpiecznej dzielnicy. Można to też było zobaczyć w takim filmie z Ewanem McGregorem, Transporting. Jeżeli ktoś nie oglądał, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. Film właśnie był nakręcony między innymi w dzielnicy Liw. Natomiast na dzień dzisiejszy dzielnica jest uważana za stosunkowo bezpieczną. Jest tutaj wszędzie monitoring. Budują się tutaj coraz lepsze, że tak powiem, mieszkania o coraz wyższym standardzie. No, przestępczość się znacznie zmniejszyła. Jesteś pewien, że ci jest ciepło? Mamy godzinę 8 wieczór. Jest 13 czy 14 stopni ciepła. Kacper chodzi w t-shircie. No. A wspomniałem o tym, bo wcześniej jeszcze nigdy wam o tym nie mówiłem, ale to jest normalna rzecz, że tutaj przy temperaturze nawet 10-11 stopni Celsjusza dzieciaki schodzą w t-shirtach i rodzice w ogóle tak no nie mają nic do tego, a generalnie te dzieciaki nie chorują. No myślę, że to jest właśnie powinowactwo genetyczne. Szkoci generalnie no, przyzwyczajeni są od pokolenia dziada, pradziada do takiej pogody. Myślę, że przekazują te geny swoim dzieciom. Jest im pewnie też prawdopodobnie dlatego cieplej, bo są przyzwyczajeni do tej kapryśnej tutaj, no jakże bardzo kapryśnej pogody, jakby na to nie patrzeć. Idziemy pomału do domu? Nie. Czy chciałbyś tu nocować? Tak, tutaj. You wanna stay here? Tak. Night? Tak. A co do bezpieczeństwa, to generalnie Edynburg jest jednym z najbezpieczniejszych miast europejskich i generalnie miast światowych.
no Wielka Brytania jako całość nie ma jakoś korzystnego indeksu tego wskaźnika bezpieczeństwa, natomiast Szkocja jest najbezpieczniejszym krajem Wielkiej Brytanii, przynajmniej tak wynika to ze statystyk, jest ten tak zwany indeks bezpieczeństwa, jest bardzo wysoko w rankingu bezpiecznych państw w ogóle na świecie. Także no Edynburg jest miastem o wysokim wskaźniku bezpieczeństwa. Jakbym porównywał do polskich miast, no to szczerze mówiąc nie wiem, czy jakiekolwiek polskie miasto ma tak wysoki wskaźnik bezpieczeństwa jak Edynburg. Ale mogę się oczywiście mylić, to poprawcie mnie, w komentarzu napiszcie. A ja generalnie sobie uświadomiłem, że chyba też się przyzwyczaiłem do szkockiej pogody. Jest w tym momencie 12 stopni Celsjusza i jest mi bardzo ciepło. Kurde, kiedyś tak nie było. Właśnie postanowiliśmy sobie z synem, że będziemy teraz codziennie wieczorem robić takie spacery. Rzadko robimy wieczorne spacery. W sumie nie wiem czemu. Oczywiście jak przystało na Edynburg, nie może zabraknąć pubów. Tell me, are you happy to stay here in Edinburgh? Why are you happy? Why are you so happy? Because city is good. It's good. Wybaczcie mojemu synowi, to początkujący aktor. Nauczy się z czasem.